Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 123 odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Gosią Włodarczyk, którą możecie znać z Instagrama jako pani fizjotrener. Zaprosiłam Gosię, żeby pogadać o kobiecych tematach, o których mówi się bardzo mało albo nie mówi się wcale. Gosia porusza na swoim Instagramie tematy, które są dosyć wstydliwe, tematy, o których nie chce za bardzo się mówić, nie wypada za bardzo gadać na takie tematy, a to są tematy, które dotyczą tak naprawdę każdej z nas, dotyczą naszego zdrowia i dotyczą naszego komfortu. Razem z Gosią poruszyłyśmy temat mięśni dna miednicy, więc z tego odcinka dowiecie się, czym są mięśnie dna miednicy, dlaczego warto o nie dbać, jakie nawyki można wprowadzić do naszego życia, żeby o te mięśnie miednicy zadbać i jakie nawyki mogą spowodować osłabienie tych mięśni i różne nieprzyjemne konsekwencje. Z tego odcinka dowiecie się, dlaczego miesiączki nie powinny być bolesne. Dowiecie się także, dlaczego kobiety powinny używać wibratora, jak to wpływa na nasze zdrowie. Usłyszycie wiele przydatnych informacji, które dla mnie były niezwykle ciekawe, bo ja sama, przyznaję się szczerze, bardzo mało wiem na ten temat. Także zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Mam nadzieję, że bardzo dużo z niej wyciągniecie. Witaj, Gosia. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Ja dzisiaj będę się Ciebie pytać o rzeczy, które dla Ciebie są oczywiste, a dla mnie są czarną magią. Ja na tematy, którymi Ty się zajmujesz, nie wiem właściwie nic i trochę mi wstyd, bo jestem kobietą i wydaje mi się, że Ty masz wiedzę na te tematy, na które ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Dlatego zaprosiłam Ciebie do tego podcastu, żeby sama poszerzyć moją wiedzę i żeby przekazać to dalej moim słuchaczkom, bo no właśnie, mi się wydaje, że jakby te tematy, którymi Ty się zajmujesz, totalnie mnie nie dotyczą, bo to w ogóle brzmi jakoś tak dziwne, jakieś takie nazwy i w ogóle ja nie mam, wydaje mi się, że nie mam takich problemów i po prostu to ignorowałam. Dlatego na sam początek powiedz, czym Ty się w ogóle zajmujesz i co to są te dziwne nazwy, ta fizjoterapia jakaś. Uroginekologiczna. No właśnie. Dobrze, więc tak. Ja skończyłam studia z fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym. Właściwie to studiowałam na dwóch uniwersytetach. I w Białymstoku i w Łodzi. I tam w Łodzi skończyłam z tytułem magistra. I później jakby zaczęłam pracować z kobietami i zaczęłam się jakby bardziej też kształcić w kierunku właśnie fizjoterapii uroginekologicznej, czyli takich terapii, które służą do przywróceniu do zdrowia dna miednicy i brzuch, terapeutyzuje. Generalnie zajmuje się kobietami na każdym etapie życia. Można też pracować, fizjoterapeuta uroginekologiczny też pracuje z facetami i z mężczyznami. Natomiast ja sobie tam wybrałam taką ścieżkę, że ja będę sobie pracować z bardzo wąską grupą kobiet, bo też kobiety, które tam są na przykład w wieku okołomenopauzalnym i starsze, one rzadko do mnie trafiają. Jeżeli trafiają, to też przyjmuję oczywiście. Natomiast to nie jest jakby taka moja specjalizacja, bo ja głównie się zajmuję takimi młodymi kobietami. Takie głównie do mnie trafiają i ja się w takiej pracy czuję najlepiej. I czym ja się zajmuję w tej mojej pracy? No, dnem miednicy, ale i generalnie zdrowiem kobiecym. I dno miednicy, mięśnie dna miednicy, to są mięśnie, które odpowiadają za wiele funkcji, takich bardzo istotnych w naszym ciele, bo wchodzą w skład mięśni kor. No kto nie słyszał o kor? I one współpracują i z przeponą, i z mięśniem poprzecznym brzucha, który właśnie ćwiczymy, żeby mieć płaski brzuch. A jeżeli na przykład dno miednicy jest niewydolne, to wszystkie inne mięśnie głębokie są niewydolne. Jak mówimy o kor, to nie myślimy o jednym mięśniu brzucha, tylko mówimy też o całej grupie czterech grup mięśniowych. Potem tak, mięśnie dna miednicy również biorą udział w stabilizacji ciała, no tak jak mięśnie kor. Podtrzymują narządy. Generalnie jak sobie wyobrazisz, jak wygląda nasz tułów, na końcu, na dole jest miednica, która na dole ma otwór.
I gdybyśmy na dole nie mieli dna miednicy, to by nam tym otworem wszystko wypadło. I te mięśnie dna miednicy, one utrzymują to wszystko, nie dość, że na miejscu, to jeszcze utrzymują prawidłowe ciśnienie. One się napinają, rozluźniają w zależności od czegokolwiek, co byś nie robiła. Jak podskakujesz, jak kichniesz, jak kaszlniesz, wyrównują ciśnienia, współpracują z innymi mięśniami i są ultra ważne. Do tego rozluźniają się wtedy, kiedy chcesz oddać mocz albo stolec. Przez dno miednicy przechodzi dziecko podczas porodu siłami natury. Mają właśnie ogromną zdolność rozluźniania się, otwierania, ale też odpowiadają w dużej mierze za nasze funkcje seksualne, ponieważ otaczają wejście do pochwy. Między mięśniami leży łachtaczka, które odpowiadają za naszą przyjemność i kiedy mamy jakieś dysfunkcje w obrębie mięśni dna miednicy, to nasze życie seksualne też potrafi cierpieć. Dno miednicy, ja ci tak pokażę, ale tylko tak, żebyś, Justyna, wizualnie zrozumiała. Natomiast każdy sobie wyobraża teraz, jak wygląda miednica kostna i że na dole miednicy kostnej jest cały zestaw mięśni, który na dole tą miednicę po prostu zamyka. I odpowiednia praca mięśni dna miednicy, które się napinają, rozluźniają, regulują też ciśnienie śródbrzuszne. To jest bardzo ważne. I ta praca dna miednicy jest jakby zawsze pracuje dno miednicy i cały czas jest napięte. Dopiero po śmierci nie jest napięte. Cały czas w jakiś ten sposób utrzymuje napięcie. Do tego jeszcze te wszystkie mięśnie umieją się jeszcze bardziej kurczyć i muszą się umieć rozluźniać. No bo właśnie tam praca musi być spontaniczna i odpowiednia. I właśnie mięśnie dna miednicy odpowiadają za właśnie wypróżnianie też. Czyli kiedy chcemy iść oddać mocz lub stolec, one się spontanicznie pod wpływem jakichś pewnych takich reakcji, które zachodzą w naszym organizmie, bardzo skomplikowanych. Oddawanie moczu i stolca jest bardzo skomplikowane, nawet z poziomu mózgu. I one tam się właśnie rozluźniają. Jeżeli jest jakaś dysfunkcja, jakakolwiek, na przykład nadmierne napięcie mięśni dna miednicy, to ktoś idzie do toalety, chce zrobić siku i nie może. I go boli brzuch i on nie może. I na przykład jest duży problem na przykład z tym, albo na przykład kropelkowo oddaje mocz. Bardzo często słyszymy o nietrzymaniu moczu, tak? Ale też rodzajów nietrzymania moczu mamy kilka, trzy. Więc to nie jest tak, że jedyny problem z dnem miednicy to jest problem nietrzymania moczu, który jest problemem dużym, dotyczy bardzo dużej liczby kobiet i ogólnie osób, bo mężczyzn też. Ale będziemy mówić o kobietach, okej, bo to jest moja specjalizacja. I ja się zajmuję dnem miednicy, no i też zajmuję się ogólnie kobietami pod takim względem, że na przykład jakieś tam problemy z brzuchem, właśnie często jest tak, że po ciąży się pojawia rozejście mięśnia prostego brzucha, chociaż też czasami trafiają do mnie pacjentki, które mają rozejście mięśnia prostego brzucha w wyniku jakichś nieprawidłowych treningów czy operacji. I też z tym możemy coś zrobić, bo rozejście mięśnia prostego brzucha też się poddaje terapii i po prostu to jest rozsunięcie mięśni prostych brzucha. Jak mamy taki sześciopak, wyobrażasz sobie na brzuchu, że masz sześciopak, to wyobraź sobie, że te kafelki one się rozjechały i są po bokach twojego ciała, a po środku jest poszerzona kresa biała mięśnia prostego brzucha. I ja się tym zajmuję, żeby tak poprowadzić terapię, żeby te mięśnie się do siebie zbliżyły, żeby brzuch funkcjonował dobrze i zazwyczaj wtedy też wygląda lepiej. I to jakby tym się zajmuję. Wiesz, co mnie ciekawi właśnie, jak to się stało, że wybrałaś sobie taką specjalizację? Idąc na fizjoterapię, myślałaś, że będziesz pracować ze sportowcami, że myślałaś, że nie wiem, będziesz pomagać osobom po jakichś urazach, czy od razu wiedziałaś, że terapia, będziesz fizjoterapeutką uroginekologiczną? Nie, w ogóle to nie, na studiach nie miałam pojęcia, co ja w ogóle będę robić w życiu. Bo ja bardzo chciałam pójść na Akademię Medyczną i bardzo chciałam pójść na fizjoterapię, ale też chciałam, tak rozważałam pójście na medycynę. Ale po prostu bardzo chciałam iść na tą fizjoterapię, bo fizjoterapia mi się wydawała taka, że szybciej osiągnę niezależność. A bardzo chciałam właśnie pracować tak bezpośrednio z pacjentem, tak jeden do jednego i tak wydawało mi się, że to jest fajne. Ale jakby moje wyobrażenia, a studia w ogóle to są dwie różne rzeczy. I ja po studiach i na studiach jeszcze pracowałam w spa, pracowałam w jakichś różnych takich prywatnych ośrodkach rehabilitacji, gdzie po prostu prowadziłam rehabilitację wszystkich, ale głównie starszych osób. Gdzieś tam
powoli zaczęło mi się tam jakby przewijać więcej kobiet. Później gdzieś tam prowadziłam jakieś zajęcia z kobietami sportowe, jakieś tam zdrowe kręgosłupy, jakieś tam różne zajęcia. I tak właśnie miałam trochę tam tych starszych kobiet właśnie wtedy pod swoją opieką i się zorientowałam, że one wszystkie gubią mocz. Że coś tam jest nie tak, one by chciały być szczupłe, ale coś tam nie działa. A ja tego studiach nie miałam. I trzeba było się kształcić na własną rękę. I po prostu to było jakiś tam czas temu, bo ja studia skończyłam w 2010. Więc od tamtej pory kursów z uroginekologii jest dużo więcej i teraz naprawdę tych kursów jest sporo i jak to kogoś interesuje temat, to jak najbardziej jest w czym wybierać, a wtedy to trzeba było sobie dedukować, to bardzo powoli szło ten rozwój, zanim człowiek czegoś się domyślił, zanim trafił na dobre szkolenie i tak dalej. No ale jakby dopiero wtedy, jakby to, ta miłość do uroginekologii bardzo powoli we mnie rosła, ale wiedziałam, że chcę to robić. Jakby ten to był mój kierunek. Taki mój kierunek i cały czas właśnie wiedziałam, że chcę pracować z kobietami, ale jeszcze ciągle nie wiedziałam dokładnie, jak to będzie wyglądało. No i po prostu tak. Zawsze wiedziałam, że będę chciała pracować z kobietami, że to są moje klimaty. Mhm. A skąd się zorientowałaś właśnie, że te klientki chcą być szczuplejsze, a mają tak naprawdę problem z czymś innym? Czy to one ci o tym zaczęły opowiadać? Jak się zorientowałaś, że one mają, tak wiele kobiet ma ten sam problem? Tak, bo z jednej strony właśnie one prosiły mnie, żebym przygotowała im na przyszły tydzień, proszę pani Gosiu, przygotować takie ćwiczenia, żebyśmy troszeczkę spaliły boczki. Ale co do czego? No to właśnie tego ja nie mogę, ja muszę iść do toalety. Mówię, co się dzieje? Dlaczego wszyscy teraz wychodzą do toalety? No bo my tam trochę tak gubimy mocz. No i właśnie no to trzeba było się zorientować, dlaczego, co się dzieje. Bo ja na studiach naprawdę z uroginekologii miałam pokazane tylko wypadanie narządów z informacją, że to się tylko operuje. Jakby nie miałam pokazanych metod terapii. Natomiast no dzisiaj wiem, że jesteśmy w stanie bardzo, bardzo kobietom z nietrzymaniem moczu pomóc tylko ćwiczeniami. Okej, okay. Czy to jest tak, że w takim razie każda z nas powinna mieć świadomość, że jest w ogóle coś takiego jak mięśnie dna miednicy i że my powinnyśmy tutaj zastosować jakąś profilaktykę, bo właśnie ja to powiedziałam, że jest mi trochę wstyd, że ja sama nie mam wiedzy na ten temat, a wydaje mi się, że jestem taką, wiesz, dosyć świadomą kobietą i dbam o zdrowie, a jednak ten aspekt tak zaniedbuję, bo jestem zupełnie nieświadoma po prostu, co ja jako kobieta i inne kobiety powinnyśmy wiedzieć i jakie nawyki wprowadzić w życie, żeby o te mięśnie dna miednicy zadbać. No tutaj jest właśnie rozległy bardzo temat o tej profilaktyki, ale właśnie ta profilaktyka jest ultra ważna, dlatego właśnie, żeby te dysfunkcje nie wystąpiły, albo żebyśmy po prostu bardzo, bardzo zminimalizowały ryzyko wystąpienia dysfunkcji. Badania mówią, że co trzecia kobieta gubi mocz. Natomiast według mnie to jego jest więcej. Te badania są i stare, i ciągle na jakiejś takiej mało reprezentatywnej grupie osób, w sensie takim, że po prostu, nie może grupa osób jest duża, tylko chodzi o to, że po prostu tyle osób się nie przyznaje, albo nie uznaje tego za problem, albo po prostu, no przecież żyją w przekonaniu, że na przykład, no przecież albo w tym wieku, albo że po porodzie, to są normalne rzeczy i naprawdę kobiety w to wierzą, że są pewne dolegliwości, które po porodzie mogą być. I nie ma na to zgody. Ciało po porodzie ma być ciałem takim funkcjonującym tak samo, jak funkcjonowało. Nie ma tak, że coś się pojawiło i ty teraz musisz z tym żyć. No bo jakby... No dobra, to właśnie edukacja jest najważniejsza i żebyśmy pamiętały o tym, żeby o siebie przede wszystkim dbać. Jak już będziecie o siebie dbać i będziemy wiedzieć, skąd się biorą problemy i co jest niepokojące, co jest okej, a co nie jest okej i jak o siebie dbać, no to wtedy po prostu łatwo wychwycimy pierwsze zmiany i łatwo po prostu poddamy je terapii, problem zniknie i nie wróci. I jeszcze tylko mała dygresja. Jeżeli ty mówisz, że na przykład ciebie to nie dotyczyło, że ty nie myślałaś o tym, a na przykład nie bolą, masz bezbolesne miesiączki. No takie, wiesz, wydaje mi się, że mam takie normalne, nie? No zawsze coś boli podczas miesiączki. Czy to jest tak, że w ogóle nic nie powinno cię boleć podczas miesiączki? No właśnie nie. No właśnie można czuć delikatne skurcze macicy pierwszego dnia i generalnie w miesiączkę się nie powinno nic boleć. Ani plecy, ani nie promieniować do nogi, ani nie jelita, ani nic z tych rzeczy. No i właśnie
to są takie rzeczy, którymi ja też się zajmuję. Terapią bolesnych miesiączek, czy bolesnych stosunków seksualnych, czy na przykład właśnie też pracą z bliznami, czy na kroczu, czy na brzuchu i tak dalej. No i właśnie na przykład operacje, tak? Laparoskopie, jakieś tam różne historie parcia na glące, czyli na przykład ktoś chodzi siku 16 razy dziennie. I o, ja mam po prostu mały pęcherz. Ale zbadałaś? Ty wiesz? Ktoś ci sprawdził w USG i w badaniu urodynamicznym, że ty masz mały pęcherz? No nie, no to jest w ogóle takie, no to jest parcie na przykład na glące. To jest problem z neurogennym pęcherzem. To trzeba poddać terapii, bo za 5 lat po prostu zamiast parcia zgubisz mocz. I to nie jest fajne, prawda? Więc trzeba po prostu edukować w takim zakresie właśnie, jak o siebie dbać. I ja to mówię na przykład właśnie, że trzeba pić odpowiednią liczbę wody, że trzeba chodzić do toalety 8 razy na dobę i w nocy tylko raz, co najwyżej, a najlepiej wcale. Więc dbamy o takie podstawowe rzeczy, żeby po prostu wypróżniać się bez parcia. Osoby, które mają zaparcia, które wkładają wysiłek w wypróżnienie, czyli na przykład codziennie, powiedzmy, że pracują, nie wiem, w takim cyklu 12-godzinnym i 8 razy w ciągu tego dnia w pracy robią siku w takiej pozycji wiszącej nad toaletą, takiego półprzysiadu. I one wtedy muszą włożyć wysiłek do takiego wypróżnienia, bo to nie jest naturalna pozycja, żeby się w takiej pozycji rozluźnić i rozluźnić mięsień na miednicy. I one mają duże problemy potem z dnem miednicy, bo nie zachowały właśnie takiej profilaktyki, nie dbały o to dno miednicy, nie pilnowały pozycji w toalecie. Mhm, okej, okay, no właśnie, bo tu jest, tak się często dzieje, kiedy idziemy do toalety jakiejś publicznej. Bo to fajnie jest mieć ten komfort, kiedy możemy chodzić właśnie do toalety do domu, jak pracujemy właśnie w domu i nie jesteśmy często. Ale ja też się przyznaję, że kiedy jestem w toalecie publicznej, no to nie lubię dotykać moją pupą toalety. I czy jeżeli my to robimy często, to negatywnie wpływa właśnie na mięśnie, na miednicy? Tak. Jeżeli robimy to często, to wpływa negatywnie na dno miednicy. I często to jest naprawdę powtarzanie czegoś, kilka razy w ciągu dnia, kilka razy w ciągu tygodnia, to jest często. Jeżeli zdarzy się raz na tydzień, dwa, nie wiem, no też przyznam się, że ja w toju też bym nie usiadł. Natomiast no, mamy cały szereg jakby różnych takich rzeczy, które bardziej pozwalają nam dbać o dno miednicy. Na przykład nakładki jednorazowe na deskę sedesową, jakieś żele, no po prostu tego jest mnóstwo, jeżeli faktycznie musimy odkazić sobie tą deskę, bo też jakby nie zawsze to jest tak, że to nie jest takie oczywiste, że siadając na deskę od razu łapiemy jakąś infekcję. Więc w każdym razie pozycja w toalecie jest jedną z najważniejszych profilaktyk dbania o dno miednicy. I właśnie ta jakby wypróżnienia, żeby były bez parcia, bez wysiłku, w odpowiedniej pozycji i w odpowiedniej częstotliwości. Okej, okay, a jaka jest w takim razie odpowiednia częstotliwość? Mówiłaś, że jeżeli chodzi o oddawanie moczu, to jest 6-8 razy? Tak, 6-8 razy na dobę, w nocy raz albo wcale. Natomiast jeżeli chodzi o stolec, to stolec nie musi być codziennie, ale żeby był częściej niż raz na 3 dni. Bo jeżeli wypróżniamy się rzadziej niż raz na 3 dni, no to wtedy możemy, już jakby to jest jeden z czynników, który może świadczyć o zaparciach. Więc tak, nie zmuszamy się do wypróżnienia, jeżeli chodzi o defekację, o oddawanie stolca. Nie musi być codziennie, ale też żeby było to częściej niż 3 razy w tygodniu, 2-3 razy w tygodniu. To ciekawe, bo ja właśnie słyszałam jakieś takie mity, że to powinno być nawet 1-2 razy dziennie i że to powinno być właśnie codziennie. Nie. Nie, bo wtedy ludzie się zmuszają. Po prostu ktoś myśli, muszę dzisiaj pójść, bo że to mam problem, bo dziś nie byłem. No trudno. Nie wkładaj w to wysiłku. Przyjdzie następnego dnia. Ale jeżeli ktoś się wypróżnia częściej niż 3 razy dziennie, to też warto sprawdzić, co ze zdrowiem. Okej, okay, to ja mam teraz takie pytanie, bo wiem, jako dietetyczka wiem, jak dbać o to, żeby nie doprowadzić do zaparć. Ale nadal mam też często osoby, które gdzieś na Instagramie się pytają, co robić właśnie w momencie, kiedy mamy zaparcia. Ja mówię, no dobra, przede wszystkim dieta. Musisz jeść dużo błonnika, musisz pić do tego odpowiednią ilość wody i no to jest właściwie, taka jest profilaktyka. Czy w związku z tym, że mamy właśnie zaburzenia funkcjonowania mięśni dna miednicy, jeśli można to tak nazwać, to w tym wypadku też mogą wystąpić właśnie zaparcia i to wcale nie zależy od diety? Dokładnie tak. Okej. Okay. I co my wtedy robimy? Jak już powiedziałam,
problem wypróżnienia. Jeżeli jest jakiś problem z wypróżnieniem, czyli właśnie jest po prostu, może być taki, to jest ośrodek taki kontrolowania naszego wypróżnienia jest w mózgu. Więc gdzieś tam na poziomie mózgu, gdzieś tam na miednicy może być jakieś zaburzenie. Może być problem z nieodpowiednim napięciem mięśni, że te mięśnie po prostu są nadmiernie napięte, że one nie umieją się rozluźnić, albo tam po prostu jest, no dobra, nie będziemy się dawać w szczegóły, bo tych szczegółów jest naprawdę sporo, ale faktycznie może być też tak, że mamy albo problem z mięśniami, albo też właśnie problem jakiś taki nerwowy i często jest też tak, że mamy jakieś na przykład zaparcia nawykowe, że po prostu ktoś kiedyś powiedzmy miał jakieś bolesne wypróżnienie, od tamtej pory gdzieś się pojawiła jakaś taki hamulec w jego głowie, że po prostu, no, że po prostu wypróżnienie będzie nieprzyjemne i bolesne i on się nie chce wypróżnić i po prostu wprowadzimy całą terapię taką behawioralną jakby zachowań, żeby zmienić jego zachowanie, zmienić jego nawyki. Do tego wszystkiego pracujemy z dnem miednicy, z całym ciałem, żeby poprawić perystaltykę jelit, żeby poprawić te wszystkie, znieść te napięcia, które się pojawiły, żeby poprawić przesył nerwowy, żeby to wszystko zaczęło działać tak, jak powinno. I to jest terapia, brzmi skomplikowanie, ale wcale aż taka bardzo skomplikowana nie jest. I wcale nie zajmuje lat, tylko po prostu czasami to wystarczy kilka spotkań. I na przykład właśnie ty mówisz, że ktoś ma problem z wypróżnieniem i pilnuje tego wszystkiego. I tak często jest, że ktoś się wypróżnia raz na tydzień, a stolec ma mięciutki. I on nie miał problemu z twardością stolca, prawda? No bo to nie jest takie typowe zaparcie. Natomiast no, dieta jest ultra ważna. Ja jeszcze mam u siebie na profilu na Instagramie taki post, gdzie pokazuję, jak masować jelita. Jeżeli ktoś ma problem, to nie idziemy na siłę do toalety, tylko na przykład możemy sobie pomasować jelita i wtedy zazwyczaj też to pokazuję ten taki cały masaż, żeby sobie pomasować, jeżeli mamy jakiś na przykład problem. Często kobiety po porodzie mają jakąś taką obawę przed wypróżnieniem się, no to też sobie można pomasować, wtedy łatwiej idzie. Okej, bo właśnie to też jest coś, nad czym ja się zastanawiam. Dlaczego niektóre osoby zabierają do toalety książkę, telefon i spędzają tam, nie wiem, 5-10 minut? Czy to jest okej? Czy my tego nie powinniśmy robić? Nie. W ogóle oddanie stolca musi być ultra szybko. To jest nawet mniej niż minuta powinno trwać. Siadamy, robimy, wstajemy. Natomiast jeżeli idziemy oddać mocz, siadamy, rozluźniamy się, nie spieszymy się przy oddawaniu moczu. Chwilę czekamy jeszcze po, tak 3 sekundki i wstajemy. I właśnie taki, to jest naprawdę, to są takie najważniejsze rzeczy, to co, bo my robimy tego dużo razy w ciągu dnia, przez całe życie. Więc jak mamy to zrobione tak opanowane naprawdę do perfekcji, że robimy wszystko dobrze, to wtedy naprawdę możemy czuć, że nasze dno miednicy będzie zadbane. Oczywiście jest dużo innych różnych czynników, które dno miednicy uszkadzają. To zaraz mogę jeszcze wymienić. Natomiast właśnie nie przysiadujemy w toalecie, ponieważ kiedy siedzimy w toalecie, to nasza miednica kostna opiera się na desce sedesowej, a nasze dno miednicy jest takie bardzo mocno rozluźnione. I wtedy jest bardzo duże obciążenie dna miednicy. To całe ciśnienie, jeszcze wkładamy jakiś tam wysiłek, bardzo mocno obciąża dno miednicy. Musimy sobie jeszcze tak wyobrazić, jak wygląda to dno miednicy. Wyobraź sobie hamak, na którym leży teraz tak macica, jelita, całe wszystkie te narządy. Jeżeli ktoś naciska z góry, jeszcze taki po prostu ktoś coś z góry naciska, to on rozciąga cały ten hamak. Nie ma opcji, żeby na przykład tylko rozluźnić hamak. Nie, po prostu wszystkie narządy, one wiszą na więzadłach, to wszystko schodzi w dół. I więzadła mają ograniczoną jakby kurczliwość, więc jak są raz rozciągnięte, to potem tak trudno, żeby wróciły do siebie. Więc jeżeli my chcemy cały czas właśnie siedzieć codziennie po 30 minut w toalecie i cały czas napierać na to do miednicy i tak dalej, no to też bardzo ryzykujemy tym, że za jakiś czas może nam się pojawić obniżenie pęcherza, obniżenie macicy. To są duże zmiany. Nie wiedziałam w sumie, czego się spodziewać po tej rozmowie, ale bardzo się cieszę, że jakby ja sama zwiększam swoją świadomość, czyli tak, ja próbuję sobie tak tą wiedzę tak ogarnąć w głowie, czyli w momencie, kiedy chodzimy do toalety, żeby oddać mocz kilkanaście razy, to jest jakiś sygnał dla nas, że coś jest nie tak. Jeżeli w momencie, kiedy mamy problem, też przesiadujemy w toalecie, to też jest jakiś kolejny sygnał. Bolesne miesiączki, bolesne stosunki seksualne, coś jeszcze będzie dla nas takim sygnałem, że trzeba zadbać o mięśnie na miednicy? Nawracające zapalenia pęcherza i infekcje intymne. Takie non-stop, nawracające i po prostu lekarz mówi, ja nie wiem, ja w wynikach widzę czysto, nie wiem o co chodzi, skąd to się znowu wzięło i znowu leki, no i znowu leki. Tym też się zajmujemy.
Okej, okay, dobra, to też nie wiedziałam o tym, a właśnie znam też osoby, które ciągle właśnie narzekają na takie nawracające dolegliwości i się dziwią właśnie, skąd to się bierze tak naprawdę, a my jako kobiety, ja w ogóle nie słyszę nigdzie o tym, poza twoim profilem tak naprawdę na Instagramie. Prawda? I jeszcze jest kwestia taka, że dobra, powiedziałam, że na przykład właśnie coś jest bolesne, ale też są osoby, które na przykład nie czują podczas stosunków seksualnych nic. Albo w ogóle nie czują kontaktu z mięśniami dna miednicy. Powiedzmy, że wprowadzają palec do pochwy i mówią, ja nie wiem, ja nie czuję, żebym napięła, ja nie czułam, żeby rozluźniła, bym nic nie czuję w ogóle. Jakby to też nie jest okej, no bo przecież te mięśnie powinny pracować i jest jakiś tam problem na pewno, jeżeli po prostu nie czujemy nic podczas stosunków, jeżeli po prostu same nie czujemy, że mamy świadomość, kontrolę nad tymi mięśniami, no też warto pójść do fizjo i to poprawić, bo później też z tego mogą być problemy. Okej, to ja właśnie już mam kilka osób, którym mogę coś podpowiedzieć, właśnie tak wiesz, z bliskiego kręgu znajomych, bo gdzieś tam gadałyśmy o tym i się zastanawiają dziewczyny, dobra, ale z czego to wynika, dlaczego to jest tak, że właśnie ja nic nie czuję podczas stosunku i wiesz, czasami ktoś tam się doszukuje jakiegoś problemu w głowie, a tak naprawdę to może być problem czysto fizjologiczny właśnie z mięśniami dna miednicy. Tak. No nie zapominajmy, że tak by no ciężko oddzielić psycho od fizis i to jest wszystko razem, no bo jak ktoś ma jakiś problem z ciałem, to już pewnie tam gdzieś było coś w głowie, ale jakby pracujemy z całym człowiekiem. Ja bez, że ja się nie podejmuję żadnej psychoterapii, ale wiem, gdzie pokierować, jeżeli widzę, że jest potrzeba. Okej, okay, to w takim razie, w jaki sposób po pierwsze możemy zadbać tak profilaktycznie i co możemy robić, jak już dojdzie do jakichś problemów? Mhm. Więc tak, profilaktycznie pilnujemy właśnie takiej prawidłowej postawy w toalecie. Pilnujemy właśnie jakby tego cyklu wypróżnień. Co tam jeszcze ważne jest? Generalnie ruch. To jest ważna profilaktyka, żeby ten ruch był, bo praca siedząca jakby szkodzi i długie przesiadywanie w jednej pozycji, ale i w pozycji siedzącej, stojącej i tak dalej. Generalnie, żebyśmy się ruszali i podpunkt do tego, żebyśmy się ruszali dobrze, ponieważ nie każdy ruch będzie dobrze służył dnu miednicy i to jest bardzo indywidualne. Natomiast no, często się pojawia takie pytanie w kontekście kobiet i trenujących kobiet, czy duże ciężary uszkadzają dno miednicy. Jak sobie tak pomyślimy, duży ciężar, dla każdego co innego to jest duży ciężar. Natomiast no duże, powiedzmy, że ja też mam pod opieką kilka pacjentek, które się zajmują uczestnictwem w zawodach bikini fitness. No to jak sobie spojrzymy na te dziewczyny, no to wiemy, o, ona dźwiga duże ciężary. I te duże ciężary, one faktycznie wpływają na dno miednicy, bo no, żeby to dźwignąć, to musi być duże ciśnienie śródbrzuszne i ono się gdzieś musi podziać i zazwyczaj obciąża dno miednicy. Więc po prostu jakieś takie właśnie, to jest powiedzmy no, sport zawodowy, więc nie mówię o tym, że one trenują źle czy coś, tylko po prostu taką sobie wybrały drogę i przychodzą do mnie, bo znają konsekwencje tego, ale jeżeli ktoś jest amatorem i na sobie na własną rękę zaczyna dźwigać duże ciężary i nie w ogóle nie ma pojęcia o oddechu, torem przeponowym, o dnie miednicy, to jest wysokie ryzyko, że sobie po prostu to dno miednicy uszkodzi i dojdzie do jakichś dużych obniżeń albo uszkodzeń dna miednicy. Mówię o dnie miednicy, ale to jest jakby dno miednicy, jeszcze powinniśmy powiedzieć na początku, że to jest taki kompleks cały, mięśniowo, powięziowo, więzadłowy. Więc jak ja na przykład też mówię o tym dnie miednicy, to jest, nie myślę tylko o mięśniach, że sobie uszkodzę mięsień. Nie, bo można po prostu tak rozciągnąć na przykład więzadła, na których jest podwieszona macica, że ta macica po prostu spadnie w dół i będzie na przykład ją widać przez pochwę. Takie rzeczy się zdarzają i no, to trochę tak funkcjonalnie nieciekawie, więc po prostu dbajmy o to, żeby nam się to nie zdarzyło, a że to dotyczy naprawdę młodych kobiet, naprawdę. Bo jak powiedziałam, ja to widzę, a nie mam starszych pań prawie, więc nie chcę nikogo straszyć, tylko po prostu zacznijcie o siebie dbać, po prostu. Okej, okay, a jeżeli chodzi o ten ruch, to jak często i jak dużo i w jaki sposób? Co to znaczy odpowiednio? Po prostu chodzi o to, żeby po prostu on był dostosowany do nas, tak? Ja nie mam nic przeciwko trenującym dziewczynom i z ciężarami i biegającym i tak dalej. Tylko są osoby, którym po prostu bieganie zaszkodzi. Na przykład jest to osoba, która niedawno urodziła dziecko.
jej zaszkodzi bieganie, bo wszystkie struktury są jeszcze zbyt luźne, żeby po prostu i jeszcze pewnie nie są jakby na tyle funkcjonalnie sprawne, żeby na przykład reagować spontanicznie na skurcz i wszystkie mięśnie jeszcze nie współpracują dobrze, kiedy dopiero co były rozciągnięte. Więc ja nie mówię teraz o dniemienicy, ale też na przykład właśnie wszystkie więzadła były rozciągnięte, kiedy mięśnie brzucha były rozciągnięte, to wszystko jeszcze nie funkcjonuje dobrze, a na przykład ktoś słyszy od ginekologa 6 tygodni po porodzie, że może pani już robić wszystko i ona rozumie, że ona już może biegać. To jest najgorsze kłamstwo i mit, jaki można usłyszeć. A jak dużo czasu trzeba odczekać właśnie ogólnie z aktywnością fizyczną po porodzie i z bieganiem? Aktywność fizyczną, już zaczynamy jakby aktywność fizyczną. Przecież aktywność fizyczna to jest cokolwiek, tak? Więc na przykład, nie wiem, krążenia w nadgarstkach. To już robimy w pierwszej dobie. Potem jakby w połogu też, jeżeli ktoś chce, bo nie każdy chce, ale jeżeli ktoś chce, to już można ćwiczyć. Bo takie drobne ćwiczenia po parę minut dziennie, odpowiednie, to one już przygotowują ciało do jakichś większych wysiłków. I wtedy faktycznie jest spora szansa, że te 6 tygodni po porodzie już będzie można robić przysiady. Już będzie można robić coś tam. Powoli zacząć naprawdę ćwiczyć, ale no nie bieganie. Takie sporty z podskokami, bieganiem, jakieś coś tam, jazda konna, to tak z 6 miesięcy, bo tyle zajmuje regeneracja więzadeł w dnie miednicy i tak dalej, więc jakby około 6 miesięcy pod warunkiem właśnie, że już od początku dbamy o dobry ruch, czyli właśnie jesteśmy pod okiem fizjo, że ćwiczyłyśmy, że po prostu te mięśnie, one dobrze pracują, co to znaczy, że one ze sobą współpracują, że pacjentka umie oddychać przeponowo, że z oddechem przeponowym odpowiednio aktywuje się dno miednicy, mięśnie poprzeczny brzucha, że te mięśnie są wydolne, czyli właśnie dobrze się napinają, dobrze rozluźniają w odpowiednim cyklu. I to nad tym pracujemy od początku. I już w pierwszych dniach po porodzie pacjentki zaczynają ćwiczyć oddech torem przeponowym, znaczy przypominają sobie zazwyczaj już ze mną to ćwiczą i to w czasie ciąży i przed ciążą. I po prostu aktywują dno miednicy, potem aktywują brzuch i tak dalej. I one naprawdę, ja mam takie pacjentki, które już 4 tygodnie po porodzie to już całkiem fajnie to wszystko funkcjonuje. Ale biegać nie szyjmy, no. Natomiast no, ćwiczyć można od początku, tylko w taki odpowiedni sposób. Ja naprawdę cały czas pokazuję ludziom, jak mają ćwiczyć i taki dobry sposób, więc tych ćwiczeń w internecie ja i inne dziewczyny też mają, więc jakby jak ktoś szuka, to znajdzie. A właśnie co z tym ruchem na co dzień właśnie? Jaka jest ta odpowiednia dawka dla nas i jaki ruch będzie tak najbardziej sprzyjał temu, żeby te nasze mięśnie dobrze funkcjonowały? Różnorodny, naprawdę. Po prostu dobry ruch to jest taki ruch, kiedy mamy pracę siedzącą, to raz na godzinę wstaniemy na 3 minuty, po prostu pochodzimy, porozciągamy się, porobimy skręty, skłony, tu rozruszamy biodra i to jest tak raz na godzinę co 3 minuty. To jest ruch konieczny. Liczba kroków też ma znaczenie, oczywiście, że tak, ale to nie jest po prostu, że musi być równo 10 tysięcy kroków, co do kroka się zgadzać codziennie. No nie, no bo mamy, jakby nie jesteśmy robotami. No ja tak robię, ale ja jakby nie siedzę 8 godzin przy biurku, więc każdy będzie miał inny cykl życia. Ja się naprawdę takich rzeczy nie czepiam. No, jak ktoś robi 5 tysięcy, bo cały dzień pracuje i tak dalej, też jest okej. Ale fajnym ruchem jest joga. Jeżeli naprawdę nie mamy pomysłu cokolwiek w życiu robić, to róbmy jogę. Pilates też jest super, ale też nie dla wszystkich. Też zależy, jaki pilates, nie? Są różne. No co, potem wszystkie jakieś tam... Ja nie jestem może tak fanem jakichś takich... z tego mojego zboczenia zawodowego, że nie jestem fanem takich grupowych treningów dla kobiet. Nie jestem fanem trampolin. Zdecydowanie nie. Chyba właśnie coś mi się też obiło o uszy. Ja byłam na takim treningu właśnie na trampolinach raz i to była fajna zabawa, ale później usłyszałam, że to nie jest fajne dla mięśni na miednicy. Mhm. To jest ciężki temat, bo ja jestem fanem takich ćwiczeń. Jeżeli ktoś naprawdę nie ma czasu, to lepiej, żeby ćwiczył w taki sposób funkcjonalny, czyli takie ćwiczenia, które mu się jakoś w życiu jeszcze przydadzą. Właśnie, czy nie wiem, martwe ciągi i przysiady, to jest spoko. Mogą sobie ćwiczyć z minibandami. To jest takie fajne ćwiczenie, które fajnie wspiera mięśnie, wzmacnia. Ja lubię takie ćwiczenia wzmacniające, lubię takie na mobilność ćwiczenia, takie rozluźniające, typu właśnie joga, poruszające powięź. Według mnie to jest dobry ruch,
ale jeżeli ktoś jeździ na rolkach, rowerze, biega właśnie, czy tańczy, to też jest super ruch. I takich ćwiczeń jest naprawdę, można by opływanie, no mnóstwo jest dobrych rzeczy, które można robić. Natomiast to nie jest tak, że z tymi trampolinami wszyscy po prostu muszą spalić trampoliny i tak dalej, tylko po prostu z tym ostrożnie, bo to się tak robi, że często ja wiem, jak to jest, że po prostu kobiety liczą na szybkie efekty i generalnie, czy to w dietetyce, czy to w fizjoterapii, czy w trenowaniu, szybkie efekty nigdy nie są zdrowe. I taki pójść 3 razy w tygodniu, po prostu stać zza biurka, pójść poskakać na trampolinach i twierdzić, że się jest aktywnym człowiekiem, to jest po prostu, no, życie w dużym kłamstwie. I samo skakanie na trampolinie po prostu trochę zaburza pracę mięśni głębokich, wszystkich, no bo mamy gdzieś tam punkt odbicia i wyobraź sobie, jak ty skaczesz na skakance, no to mięśnie, całe ciało wie, okej, będzie zaraz uderzenie, zbliżam się do podłogi, jest odbicie, jest aktywacja mięśni, to jest w zgodzie z oddechem, to wszystko tak działa jak powinno, to po prostu jest taki klik, 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 że one wszystkie się łapią tak jak powinno być. A jak skaczesz na trampolinie, ciało nigdy nie wie, gdzie jest punkt odbicia, gdzie będzie po prostu, raz upadniesz wyżej, raz niżej, to jest dla ciała bardzo duże takie zaburzenie i generalnie jest tak, że mięśnie głębokie, one wtedy podczas tego treningu cały czas są spięte. A że nie chodzimy do fizjoterapeutów i nie badamy się, to nie wiemy, w jakim stanie jest nasz miednicy. I często jest tak, że już mamy jakieś problemy z jakimś rozciągnięciem więzadeł, które podwieszają pęcherz, czy macicę, czy jelito grube, właśnie okrężnice. I gdzieś tam po prostu ten problem się pogłębia przez treningi na trampolinie, jeżeli już jakieś tam dysfunkcje mieliśmy. Jeżeli jesteśmy super ekstra zdrowi, w ogóle przebadani pod każdym kątem i wszystko jest super i raz na jakiś czas nie zaszkodzi pójść. Natomiast nie jest to jakiś taki ruch, który by wspierał nasze ciało. Raczej rozrywka. Czyli wiemy, że musimy dbać o odpowiednią pozycję w toalecie, o to, żeby się odpowiednio wypróżniać, aktywność fizyczna, czy coś jeszcze wpływa na to, żeby nie siedzieć zbyt długo, ale to też wchodzi w zakres tego ruchu. I co jeszcze? O co jeszcze możemy zadbać? Dobra, czyli ruszać się i ruszać się dobrze. No i teraz tak, dbamy o relaks. Dbamy o relaks i to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ dno miednicy reaguje bardzo na stres i generalnie nasze kobiece ciało reaguje bardzo intensywnie na stres i napinają nam się mięśnie tutaj na karku. Napina się mięśnie, zazwyczaj przepona i mięśnie brzucha. Taki czasem ktoś mówi, że po prostu czuje ból brzucha, napięcie mięśni brzucha podczas stresu. No i wtedy też jest problem z dnem miednicy, że dno miednicy, ta warstwa zewnętrzna mięśni często jest bardzo, bardzo spięta u osób, które dużo siedzą i dużo się stresują. I dbajmy codziennie o to, żeby po prostu dać sobie jakiś taki spokój. Dbajmy o codzienne rozluźnienie mięśni dna miednicy i o oddech torem przeponowym. Jeżeli oddychamy dobrze torem przeponowym, to wysokie prawdopodobieństwo, że dno miednicy również będzie funkcjonowało ok, bo dno miednicy i przepona, one współpracują bardzo intensywnie razem, pracują razem. Czyli rozkurczają się i napinają w jednym cyklu razem. I jak kilka razy dziennie oddychamy sobie torem przeponowym, tak świadomie i tak dalej, to wtedy też przy okazji dbamy bardzo o dno miednicy. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o ruch, no to na przykład taka mobilność w biodrach. To ma duże znaczenie dla dna miednicy. Więc siedząc cały dzień na krześle, no to mamy po prostu przykurcz z przodu, tak? Jakbyś tam problem z pośladkami, no bo nie mamy możliwości za bardzo w ciągu dnia się ruszać. Jeżeli na przykład wstaniemy sobie od biurka i sobie zmienimy pozycję na 2 minuty, na niski przysiad, na malasanę, na siad na podłodze, na jakąś pozycję z rotacją w biodrach, czyli na przykład tą siad 90-90, tak, siak i tak dalej, to już dbamy o dno miednicy. No po prostu nie lubi być takie zostawione w spokoju, tym, żeby coś się działo cały czas. Jakie są w takim razie też twoje ulubione sposoby na relaks, które mogłabyś polecić kobietom? Bo właśnie wydaje mi się, że to byłby jakiś kolejny task, które muszą sobie dziewczyny wpisać na listę, żeby znaleźć ten sposób na relaks. I jak my możemy czuć, że my rozluźniamy te mięśnie? Bo mi się wydaje, że ja do tej pory nie wiedziałam, że ja mam w ogóle takie mięśnie gdzieś tam w środku i skąd mam wiedzieć, że one się napinają albo się rozluźniają i jak mam się relaksować, żeby one też się zrelaksowały. Podstawowe zalecenie. Naprawdę, każda moja pacjentka w gabinecie dostaje to zalecenie. Teraz dam wam. Raz na godzinę
5 spokojnych oddechów w dolne żebra. To reguluje pracę wszystkiego. Układu nerwowego, mięśni brzucha i dna miednicy. Oddech w dolne żebra. Wiesz, jak to zrobić, Justyna? No właśnie, tak żeby tak to powietrze weszło do samego dna. Kładziesz sobie dłonie na dolne żebra. Kładziesz sobie te dłonie na dolne żebra i robisz wdech, powolny wdech, tak żeby poczuć, że twoje żebra poszły do boków. Na wdechu żebra do boków, a z wydechem czujesz, że twoje dłonie się zbliżyły, bo żebra się do siebie zbliżyły. Mhm. No i wtedy, bo chcę wyobrazić tą przeponę oddechową i dno miednicy, które jest niżej, one pracują razem i jest po prostu wdech i wydech. Wdech i wydech. I one pracują razem. I one, jakby już dno miednicy będzie reagowało odpowiednio, kiedy jest ten oddech torem przeponowym. Chyba, że jest tak bardzo, bardzo, bardzo pospinane, że bez terapeuty ręki sobie nie poradzi. Bo fizjoterapeuci uroginekologiczni pracują wewnętrznie i badają pacjentkę podobnie jak ginekolog. Natomiast jakby badanie nie jest takie same i ja też opisywałam to na Instagramie, jak to wygląda. Natomiast też terapię, oprócz tego, że prowadzi się zewnętrznie, prowadzi się też wewnętrznie i czasami są takie jakby, często jest tak, że po prostu trzeba coś tam ucisnąć, rozmasować, wspomóc pacjenta i po prostu problem się rozwiązuje. Więc czasami jest tak, że faktycznie no bez pomocy specjalisty faktycznie się nie uda, ale my teraz mówimy o profilaktyce, o czymś, co każdy może zrobić sam, i czyli to są te oddechy w dolne żebra. Naprawdę bardzo dobra, doskonała profilaktyka. A jeżeli coś tam się dzieje naprawdę niepokojącego, no to jak najbardziej polecam wizytę u fizjo. I co jeszcze? Nie wiem, o której będzie podcast. Ale z takich zaleceń, które ja zawsze mówię, kurczę, że uważam, że każda dziewczyna powinna mieć w domu wibrator. Właśnie o to chciałam się ciebie zapytać, bo czytałam właśnie twój post na Instagramie i widziałam, że piszesz o relaksacji i też jako fizjoterapeutka polecasz używanie wibratora. Ja zastanawiałam się dlaczego, co nam to daje tak naprawdę poza przyjemnością, bo mi się wydawało, że to jest tylko przyjemność i to jest takie, nie że bezsensowne, tylko takie bez celu, tylko dla przyjemności, co jak najbardziej jest spoko. Tak, że no, orgazm jest też generalnie ważny dla organizmu, bo się tyle rzeczy wydziela w naszym mózgu i tak dalej. Nasze ciało fajnie reaguje, ale jakby tutaj nie chodzi o orgazm. Jeżeli chodzi o pracę mięśni dna miednicy, no to są mięśnie poprzecznie prążkowane, czyli na przykład takie mięśnie, które mamy w bicepsie. To są mięśnie, których skurcz zależy od naszej woli. I kiedy te mięśnie napinamy, no to czujemy, że napiliśmy. Kiedy rozluźniamy, no to czujemy, że się rozluźnimy. Wyobraź sobie biceps. Prostuję rękę, mam rozluźnione. I z dna miednicy tak samo musi być. Musi być pełen relaks i ładne napięcie. I jak ja badam panią pacjentkę, badam per vaginam, czyli przez pochwę, no to sprawdzam. Kilka rzeczy, to też opisywałam na Instagramie. Z jaką siłą napina. Ale mnie interesuje również, ile razy to zrobi, czy ta współpraca jest mięśni dna miednicy z innymi mięśniami, czy właśnie nie napina pośladków, no bo nie powinno się napinać przy napinaniu dna miednicy pośladków, czy współpracuje z oddechem i czy współpracuje z mięśniem poprzecznym brzucha, ale też oprócz tego, czy pacjentka napina i z jaką siłą, badam też, to jest tak samo ważne podczas badania, czy umie rozluźniać i czy rozluźnienie jest pełne. I wibrator pomaga pracować nad tą fazą rozluźnienia. Bo często jest tak, kiedy badam pacjentkę, to ona umie napiąć z bardzo dużą siłą, trochę puszcza, trochę napnie, trochę puści i trzeci raz już nie umie napiąć. Już jej się skończyła ta siła, bo ona nie miała fazy relaksu pełnej, bo mięsień musi się napiąć i puścić, i napiąć i puścić. Tak samo jak ćwiczymy biceps, no ile razy byś go napięła, gdybyś tylko tak trochę rozluźniała? Żaden trening. I dlatego właśnie ta wibracja pomaga rozluźniać, pomaga pracować nad tą fazą relaksu i pomaga z czuciem głębokim, czyli na przykład pomaga wtedy, kiedy nic nie czujemy. Też może pomóc. Często jest też tak, różne są problemy, ale często jest tak, że właśnie taki brak czucia albo brak właściwego odczuwania, czy tam słabe odczuwanie podczas stosunków seksualnych, to jest problem z nadmiernym napięciem mięśni dna miednicy. I ten problem widzę w gabinecie najczęściej, że właśnie jesteśmy przetrenowane, dużo siedzimy, dużo się stresujemy, ciągle kobiety teraz ciągle mają jakąś presję. I po prostu jesteśmy tak zestresowane, że jesteśmy tam na dole, tam tak na maksa pozaciskane. I mamy i bolesne stosunki, i bolesne miesiączki, właśnie
po prostu trzeba te mięśnie nauczyć się rozluźniać. I to, że my je rozluźnimy, to nie znaczy, że zaczniemy teraz gubić moc, tylko po prostu zaczną te mięśnie pracować dobrze, pracować się jeszcze lepiej. I wtedy właśnie to jest dobre. I wibrator właśnie codziennie nie musi być wprowadzany do pochwy, ale może być wprowadzony do pochwy i przytrzymać chwilę. Można stosować go zewnętrznie, w okolicach krocza, żeby przytrzymać, żeby po prostu te wibracje pomogły nam z rozluźnieniu mięśni. Mhm, ale czy to właśnie chodzi właśnie głównie o te wibracje, czy masturbacja też wchodzi tutaj jakby w grę? Czy to właśnie chodzi o wibracje? Chodzi o wibracje. Właśnie chodzi o te wibracje. Masturbacja jest spoko i to jest dobre, ale to jest w ogóle inny temat. To nie mówimy teraz o relaksie dla miednicy. Generalnie tak, masturbujmy się i używajmy różnych zabawek, żeby poznać siebie, bo to bardzo pomaga w życiu seksualnym, ale to jest oddzielny temat zupełnie. Masturbacja jest potrzebna, ale właśnie nie mówimy teraz tutaj o relaksie dna miednicy. Orgazm sam nie daje nam takiego relaksu dna miednicy. Owszem, podczas orgazmu mięśnie dna miednicy się kurczą i rozluźniają, ale to nie o to chodzi. Okej, to ja myślałam, że właśnie to jest połączone bezpośrednio z orgazmem, że po orgazmie są rozluźnione. A czasami tak nie jest. Właśnie są pacjentki, które tak nie mają, ale to już, jakby mówię, to zostawmy po prostu, może właśnie w ramach takiej jakby profilaktyki, też właśnie po prostu używajmy wibratora, żeby po prostu sobie porozluźniać mięśnie. Jeżeli się skończy orgazmem, jest też jak najbardziej okej, no, po prostu wtedy można sobie dwie rzeczy połączyć, dwie stroki za ogon złapać. Tak, czyli i profilaktyka, i przyjemność. To ciekawe, bo zazwyczaj właśnie jak mówimy o profilaktyce, to trzeba, wiesz, włożyć wysiłek, trzeba potrenować, poćwiczyć, żeby mieć właśnie przyjemne z pożytecznym, to trzeba pocierpieć, a tutaj tylko przyjemność i profilaktyka. Jak sobie wejdziesz troszeczkę w ten temat, to sobie potem się zorientujesz, że wiesz, że tutaj chodzi o nawyki. A zmiana nawyków nie jest taka prosta. To nie jest taka bułka z masłem. I po prostu zmienić po prostu sposób wypróżniania. A bo ja jeszcze nie powiedziałam najważniejszej rzeczy. Ale my dzisiaj gadamy tak od sasa do lasa. Ale chodzi o to, że podczas wypróżnienia, oddawania stolca, podczas defekacji, bardzo dobrą pozycją, najlepszą dla wypróżnienia jest pozycja, kiedy siedzimy na toalecie i mamy stopy na stołeczku, na stopniu, na czymś jakimś takim podnóżku małym, 20-centymetrowym, coś takiego, mniej więcej, bo chodzi o to, żeby kolana były wyżej niż stawy biodrowe i żeby kąt zgięcia w stawie biodrowym tak wynosił około 35 stopni. I wtedy idealnie rozluźnia się mięsień, który podtrzymuje nasze jelito. On się wtedy rozluźnia i wypróżnienie jest tym samym dla nas zdrowe. I właśnie, i trzeba wyrobić sobie nawyk. Idę do toalety, idę oddać stolec, biorę stołeczek. Zawsze ze stołeczkiem. Jak idę siku, to się nie spieszę, to nie cisnę na siłę, bo przecież szkoda mi w życiu czasu na oddawanie moczu, bo ja wiem, że jak się kobiety wypróżniają, one ciągle, po prostu im na coś szkoda czasu, na siebie. A szczególnie jak mają małe dziecko, ja z takich kobiet znam najwięcej, które mają małe dziecko, no to gdzieś zostawią na 3 sekundy i one mają te 3 sekundy tylko dla siebie. Albo właśnie idą w drugą stronę, że się chowają gdzieś w łazience, siedzą w tej toalecie godzinę. No to po prostu... Nie, to chodzi o te dobre nawyki. One są naprawdę trudne. I właśnie odpowiednia ilość wody, bo jak pijemy odpowiednią ilość wody, no to mamy nie dość, że nawilżone wszystkie powięzi, to też odpowiednią liczbę moczu mamy i odpowiednio mamy go rozrzedzony i tak dalej. Więc po prostu to ma wszystko znaczenie dla miednicy. Mhm. Czyli jakie są jeszcze takie złe nawyki, których może jeszcze nie wymieniłaś, które my często mamy, a o nich zapominamy, i jakie dobre nawyki mogłybyśmy tutaj jeszcze wprowadzić? Ten stołeczek to powinien być, wiesz, w toalecie po prostu. Jeszcze takie rzeczy, które nam szkodzą. Myślę, że właśnie jakieś takie ćwiczenie mięśni dna miednicy na własną rękę. Pomysł, żeby sobie włożyć kuleczki gejszy, pochodzić z nimi i mięśnie ćwiczą się same. No właśnie, ale przecież... O to właśnie też chciałam zapytać, bo ja właśnie słyszałam o tym, ale bardziej nie w kierunku mięśni dna miednicy, tylko w kierunku tego, że twój stosunek będzie przyjemniejszy, jeżeli ty nauczysz się operować tymi mięśniami. To ja słyszałam o tym i właśnie słyszałam o tym, że warto wtedy stosować kulki gejszy.
Tak, no i to jest, trochę powiedziałaś rzeczy zgodnych z prawdą, no bo faktycznie stosunek seksualny będzie przyjemniejszy, orgazm będzie jeszcze intensywniejszy i w ogóle cała przyjemność będzie większa, kiedy ty dobrze nauczysz się pracować mięśniami na miednicy. Bo tak jak powiedziałam, w mięśniach między mięśniami na miednicy leży łachtaczka, jest tam pochwa, mamy tam, no generalnie te wszystkie strefy erogenne, mamy otoczone mięśniami, które wypełniają się krwią, które tłoczą krew, od której tej pompy mięśniowej, tłoczenia krwi zależy właśnie wypełnienie ciał jamistych łachtaczki, kiedy po prostu ta przyjemność będzie większa, jeżeli będą sprawne mięśnie na miednicy, kiedy będą właśnie fajnie tłoczyły, czyli będą i napinały i rozluźniały. I twoje doznania też będą dobre, kiedy ta warstwa zewnętrzna mięśni na miednicy będzie odpowiednio się kurczyć, nie będzie tam za sztywno, nie będzie za luźno i tak dalej. No ale włożenie ciężarka do pochwy i mięśnie się na nim zacisną, no to w jaki sposób ma te mięśnie wyćwiczyć w tym, co ja powiedziałam? To jest właśnie tak, jak ja zawsze mówię, to jest trzymanie hantla w ręce, licząc na to, że się wyćwiczy biceps. Mhm, bo jest tylko właśnie skurcz tak naprawdę. No, to jest bez sensu i właśnie wtedy mamy duży skurcz mięśni, a jeszcze właśnie często jest tak, że pacjentki, które już mają nadmiernie napięte mięśnie i nic nie czują, to jeszcze sobie wprowadzają te kulki gejszy i po prostu potem wyprowadzić kogoś z takiego skurczu, który po prostu, to trwa bardzo długo. A my po prostu, właśnie relaks, nauka relaksu mięśni tamicy, ona jest dobra dla wszystkich. Bo ciało jest sprytne, ono sobie poradzi, tylko trzeba dać mu dobre warunki, a jeżeli w jakiś tam sposób je zaburzamy, czyli właśnie każemy naszym mięśniom być zaciśniętym w ogóle podczas niezależnie jakiego ruchu, ale cały czas mają trzymać napięcie, to one w końcu zgłupieją, one nie wiedzą, że mają się rozluźnić i mają się napiąć i wtedy, kiedy kaszlniesz, że mają się napiąć, one nie będą widziały, bo one cały czas już były napięte. Mhm. Właśnie, bo to jest chyba jeszcze jakiś z złych nawyków, sposób w jaki kaszlamy, czy to możemy właśnie jakoś kontrolować, bo chyba też coś wspominałaś u siebie na Instagramie o tym. Ja uczyłam kaszleć i kichać przez skręt w łokieć, czyli trzeba z wyprostowanym kręgosłupem skręcić się trochę w bok i kichnąć sobie w łokieć czy tam kaszlnąć, dlatego że po prostu kiedy robimy to tak prosto, robimy taki brzuszek i wtedy te ciśnienie w jamie brzucha, ono się mocno przynosi w kierunku dna miednicy, co jest niefajne, kiedy ktoś gubi mocz, kiedy ktoś ma jakieś obniżenia narządów miednicy mniejszej, czy na przykład rozejście mięśnia prostego brzucha. Zdrowe osoby, które nie mają żadnych problemów, jak sobie kichną raz na dzień prosto, też się nic nie stanie. Natomiast jeżeli ktoś choruje i kaszle często albo ma alergię, to lepiej, żeby kichał sobie przez skręt, ponieważ właśnie coś, co powtarzamy często, a źle, zaszkodzi na dno miednicy. I kaszel, który trwa powyżej 2 tygodni, zazwyczaj uszkadza dno miednicy i powoduje jakieś tam dysfunkcje, więc jakby ktoś, kto kaszlał dłużej niż 2 tygodnie, to też powinien się udać do fizjo. O kurczę, to jest w ogóle tyle jakichś tematów, które są dla nas tak oczywiste, bo każdy z nas wychodzi do toalety, większość z nas pewnie ma jakieś stosunki seksualne, większość z nas przeżywa miesiączkę, w ogóle większość kobiet, a w ogóle o tym wiesz, nie gadamy. Więc fajnie, że jesteś w internecie i uświadamiasz i o tym mówisz. A jakie są właśnie takie największe mity, które gdzieś słyszałaś, czyli właśnie to, że będziesz sobie ćwiczyć mięśnie na miednicy używając kulek gejszy. Jakie są jeszcze takie mity, które ty słyszysz i próbujesz prostować? No właśnie to, że miesiączka ma nie boleć. To jest największy mit, po prostu taka pani uroda. Odpowiedź na wszystko, na to, że kogoś boli miesiączka albo właśnie, no teraz już mamy dość... No, trochę jest lepiej, bo mamy właśnie dużo zachorowań na endometriozę i trochę tam się diagnozuje tę endometriozę i już ginekolodzy są nieco bardziej wyczuleni na bolesne miesiączki, ale jeszcze długa droga przed nami, żebyśmy po prostu... Każda kobieta powinna wiedzieć, że właśnie miesiączka to nie jest ten kilka dni w miesiącu, kiedy powinno się leżeć i umierać z termoforem. Absolutnie nie. I po prostu już małe dziewczynki powinniśmy tego uczyć, że tak się nie powinno dziać. I w ogóle właśnie, jeżeli mamy dzieci, czy tam od początku edukujmy, że nie sikać na zapas, że nie sikamy na siłę przed drogą, przed wyjściem i tak dalej. To jest coś, po prostu jak już wspominałam o tym wkładaniu wysiłku, wypróżnienie, no to jak nam się nie chce, a idziemy do toalety, no to będziemy przeć. No bo musimy to, a to jest tak duży wysiłek, to jest tak duże obciążenie dla dna miednicy, bo musimy sobie wyobrazić, jak wygląda to dno miednicy, że nie jesteś w stanie tak
zrobić ruchu, że tylko wyciśniesz parę kropelek z pęcherza. Nie. Całe ciśnienie to jest jak tłok naciska na dno miednicy, żeby zmiażdżyć ten pęcherz i wszystko inne. Więc po prostu no nie rób tego. Jak ci się nie chce, to nie idź do toalety. Tak, bo wiesz co? Jest tak, że przed drogą i zazwyczaj te osoby, które często muszą iść do toalety, to ja się tak właśnie stygmatyzuję trochę i się mówi, no musisz iść do toalety przed wyjazdem, bo nie będziemy się przecież zatrzymywać. Tak, dokładnie tak. I to się często już bierze od małego, że właśnie tam to często już jest ten taki trening czystości za dzieciaka, że po prostu się zmuszało dziecko, teraz idź siku, będziemy szli, zaraz będziemy jechać w samochodzie, nie będę się zatrzymywać, idź siku. I to dziecko chodzi 100 razy dziennie siku i potem po prostu jako dorosła osoba ma nawyk, że ciągle musi siku i to jest taka osoba, że w towarzystwie to wiedzą, a ta ciągle chodzi siku. I to, niby to jest śmieszne, ale nie. I to właśnie to też jest taka rzecz, którą my robimy dla siebie. No i to właśnie też mamy całą masę różnych chorób, dysfunkcji na miednicy, takich dysfunkcji seksualnych, można powiedzieć, które wiążą się z bólem podczas stosunku seksualnego. I to nie są śmieszne rzeczy, a rzeczy, które można wyleczyć, czyli mamy dyspeurenię, czyli ból podczas stosunku i mamy tą taką powierzchowną i głęboką i możemy mieć pochwicę, możemy mieć vestibulodynię i wulwodynię i tysiąc innych rzeczy jeszcze, które powodują ból w obrębie sromu, pochwy i podczas stosunku seksualnego. I jeżeli to pacjentka zgłasza u ginekologa i mówi, mnie boli stosunek, to albo na przykład nie mogę, w ogóle nie może dojść do stosunku seksualnego. Często tak pacjentki z pochwicą mówią dla swojego ginekologa, a on mówi, to albo musi pani zmienić partnera, albo sugeruje napić się lampeczkę wina, żeby się trochę rozluźniła. To są tak straszne rzeczy, że po prostu ja... Ciągle po prostu jestem tak zadziwiona, że można to usłyszeć w dzisiejszych czasach, a naprawdę cały czas to słyszymy i to są tak strasznie krzywdzące rzeczy. I absolutnie u fizjoterapeuty uroginekologicznego można dostać pomoc. Ja nie mówię, że ja jestem cudotwórcą, natomiast na przykład potrafię skierować pacjentkę i tu, i tu, i tu, i potem jeszcze ona wróci do mnie i jeszcze do kogoś tam wróci i problem się rozwiązuje, bo czasami trzeba pracować w zespole. A czasami po prostu wystarczy zmienić parę właśnie rzeczy w swoich nawykach, trochę wprowadzić czegoś nowego, trochę poćwiczyć. Naprawdę trochę. Ja nigdy nikomu nie daję ćwiczeń godzinę dziennie, bo wiem, że ludzie mają życie poza dnem miednicy jeszcze. I naprawdę widzę mega efekty. Więc naprawdę wszelkie jakieś takie coś, co nas dziwi albo zastanawia, warto sobie skonsultować ze specjalistą. Mhm. Czy to jest tak, że jeżeli my będziemy o to dbały i zadbamy tą profilaktykę, ruch, relaks, będziemy używały wibratora regularnie, będziemy ćwiczyły i będziemy dbały o te wypróżnienia, czy my mamy taką gwarancję, że wszystko z dnem miednicy będzie okej? Czy jednak właśnie w momencie, kiedy nie wiem, przyjdzie poród albo jakaś, nie wiem, sytuacja zdrowotna, to jednak może się coś wydarzyć mimo wszystko? Będziemy miały wysoką szansę, że będzie dobrze i będzie wysoka szansa, że dno miednicy w wyniku jakiegoś uszkodzenia szybciej wróci do formy, jeżeli będzie zadbane. Natomiast o co chodzi z tą ciążą i porodem? Jakby są różne rzeczy, jakby fizjologicznie my jesteśmy stworzone do rodzenia dzieci, fizjologicznie. Natomiast jakby stan naszego, jakby styl naszego życia trochę to zaburza. Jeżeli faktycznie mamy bardzo mocno napięte mięśnie na miednicy i nie umiemy ich świadomie rozluźnić, a idziemy rodzić dziecko, to może się skończyć tak, że po prostu ten poród się skończy jakimiś obrażeniami albo nacięciem krocza, gdzie będzie blizna. Blizna się może goić różnie, raz tak, raz siak. Generalnie fajnie jest być świadomym tego, co nas czeka. Jak, jeżeli jesteśmy świadome, no to już wiemy, że na przykład musimy się nauczyć rozluźniać dno miednicy przed porodem, koniecznie, że trzeba masować krocze przed porodem, że trzeba wybrać dobry szpital, dobrą położną i inną pozycję niż leżąca na plecach podczas porodu, żeby nam krocze nie pękło i żeby nie trzeba było go nacinać. A wtedy mięsień dna miednicy, jeżeli wtedy po porodzie wstajemy sobie bokiem, nie wpadamy na pomysł biegania zbyt szybko, ale odpowiednio ćwiczymy, dno miednicy wraca do takiej formy wyjściowej, jak przed porodem, jeżeli mu nie przeszkadzamy. I różne rzeczy się mogą w życiu wydarzyć, różne, no bo
dziecko może się rodzić, często się tak rodzi. Na przykład, znaczy nie często, ale często jakby u siebie spotykam, że na przykład dziecko się rodzi z pięścią przy głowie. Więc jakby, no my jesteśmy fizjologicznie stworzone do tego, żeby urodzić główkę, ale nie coś więcej. No nie, więc jakby, no różnie może być. No ale mam takich parę pacjentek, no bo po prostu, no musiały tam być nacięte i że tego wszystkiego pękły. No i to, no, to tak wyszło, tak? Ale że już przechodziły w ciąży i że już o siebie wcześniej dbały, no to naprawdę te mięśnie były uelastycznione, one były już wzmocnione. Więc jeżeli na przykład powiedzmy, że dzisiaj sportowiec złamie nogę i taki zwykły Kowalski, który siedział 8 godzin za biurkiem, no to wiadomo, że u sportowca to szybciej będzie się goiło, że on szybciej wróci do formy, szybciej stanie na nogi i łatwiej, bo to po prostu bo był zadbany od początku. Prawda? Mhm. Okej, okay, dobra, przekonałaś mnie do tego, żeby o to dbać. Chociaż wydaje mi się, że całkiem, pomimo tego, że nie byłam świadoma, całkiem nieźle mi idzie z tą profilaktyką. Tak mi się wydaje. Jestem jeszcze właśnie ciekawa, o, jeśli chodzi o te mity dotyczące brzucha. Ćwiczenia brzucha, płaskiego brzucha, robienia brzuszków, dlatego żeby ten brzuch był fajny. Jakie ty masz zdanie na ten temat? I właśnie, bo wydaje mi się, że też jest tak, że wciągamy brzuch, żeby lepiej wyglądał i próbujemy robić te brzuszki na siłę. No to też jest mit. Wrzućmy tutaj beczki. Dobra, to dawaj, rozwiejmy mity. Straszny mit, dobra? Nie róbmy tego, nie możemy wciągać brzucha. Nie wciągajmy brzucha, bo to właśnie zaburza pracę mięśni głębokich i one nie wiedzą, jak mają funkcjonować, bo cały czas są napięte, a to jest taka, że chodzi o to taką spontaniczną pracę, czyli na przykład prosta rzecz, ja idę, schylam się, podnoszę jakąś cięższą rzecz i moi mięśnie wiedzą, które mają się w tym momencie napiąć, które się zaktywować, które ustabilizować mnie w tej pozycji i tak dalej. No i ciągle, jak ja mam ciągle napięte mięśnie, tak ciągle, no to one w końcu nie wiedzą, to teraz jeszcze się napiąć, ale już bardziej nie można, to może się spróbujemy rozluźnić, a to w plecach coś strzeliło, a takie, no nie wiadomo, właśnie z tymi, jak mamy cały czas jakieś takie mięśnie pozaburzane, no to się różne rzeczy mogą wydarzyć, takie niekoniecznie zdrowe. No więc ćwiczenia mięśni brzucha. Ja jestem za. Muszę to głośno powiedzieć, bo ja uważam, że generalnie ćwiczenie jest spoko i że dużo jest takich sytuacji w naszym życiu, że właśnie te mięśnie nasze głębokie i mięśnie brzucha, one są osłabione, na przykład pozycja siedząca, czy właśnie sama ciąża. Tak rośnie nam macica, że te mięśnie brzucha się rozciągają i ścieńczają. Czyli po ciąży one nie są mocne, więc trzeba będzie je wzmocnić. Ja jestem jak najbardziej za ćwiczeniami mięśni brzucha. Ale nie jestem fanem ćwiczeń brzuszków, no bo brzuszki to są takie ćwiczenia, w ogóle dla mnie niefunkcjonalne. Jak mówię, ja jestem fanem funkcjonalnych ćwiczeń, czyli takie po prostu, żeby wspierały nas na co dzień, takie ruchy ćwiczeń, które będą wspierały nas na co dzień, a brzuszek niekoniecznie. Poza tym jakby no, tam jest tak duże przeniesienie ciśnienia w kierunku pęcherza, co pokazały badania z USG, że po prostu jak dużo robimy brzuszków codziennie, co drugi dzień, w wielu powtórzeniach i wielu seriach, to po prostu powoduje to rozciągnięcie więzadeł, na których wisi pęcherz i ten pęcherz będzie w końcu definitywnie niżej. Co rozciągnięcie pęcherza i który pęcherz, który jest obniżony, to jest albo nietrzymanie moczu, albo objawy takie jak bolesne stosunki seksualne. Więc po prostu no, staramy się po prostu wybrać sobie inne ćwiczenia. I jak najbardziej ćwiczmy sobie brzuch, tylko po prostu... Dobrze by było, że to było właśnie takie ćwiczenie, które będzie wspierało nasze ciało i na które my jesteśmy gotowe. Często jest takie, że po prostu ja pokazuję jakieś ćwiczenia, które z boku wyglądają jakby nic tam nie było robione. My lubimy takie spektakularne ćwiczenie, że po prostu tam się trzeba podskoczyć, wyskoczyć, kopnąć, coś tam, bo to jest fajne ćwiczenie. Natomiast niekoniecznie dla ciebie, że fajne to jest ćwiczenie dla osoby, która jest naprawdę taka już wyćwiczona, która każdy ruch ma opanowany w dobrej technice. I jakby fajnie jest robić ćwiczenia, które są dla nas dostosowane, czyli będą na dany moment wspierały. I bardzo dużo dziewczyn ma rozejście mięśnia prostego brzucha. I ja bardzo dużo z pacjentkami ćwiczę brzuchy, na bardzo dużo. Tylko w taki dobry sposób i ja widzę efekty nawet, jeżeli pacjentka ćwiczy co drugi dzień dwa ćwiczenia w pięciu seriach, w pięciu powtórzeniach. Po prostu tylko trochę ćwiczy, ale w odpowiedni sposób i ona ma super efekty. Jakie są dobre ćwiczenia właśnie na brzuch? Czy właśnie jakieś planki? Jeżeli nie brzuszki, to co możemy robić? Mhm. No właśnie różne mogą być planki.
ja na przykład sama osobiście ćwiczę planki i różne wersje, dlatego że ja 6 lat temu urodziłam dziecko i że przez ten czas cały czas coś ćwiczyłam i ja jestem osobą, która jest aktywna i ja sobie mogę na to pozwolić. I moje dno miednicy kiedyś dużo pozostawiało do życzenia po porodzie, bo miałam trudny poród, natomiast dziś wymiata i mogę sobie na to pozwolić. Natomiast nie pozwoliłabym zrobić planka osobie, która niedawno urodziła dziecko i która ma jakiś problem z nietrzymaniem moczu albo nietrzymaniem gazów i na przykład z jakimś tam obniżeniem narządów miednicy mniejszej, ma na przykład jakąś tam właśnie jedną ze ścian pochwy niżej. Więc ja bym jej nie powiedziała, że jest okej plank, tylko na przykład u mnie by ćwiczyła taka pacjentka w pozycji klęku podpartego, na przykład unoszenie kolan na wydechu, albo by ćwiczyła jakieś ćwiczenia, na przykład bird dog, wznos ręki przeciwnej nogi na przykład. To też jest ćwiczenie, które będzie aktywowało brzuch do pracy, a za jakiś czas dołoży je do tego obciążenia, za jakiś czas zwiększy jej dźwignię, a coś tam. Więc jakby dużo jest... Jakby miała powiedzieć w ciemno, jedno ćwiczenie, które jest dobre prawie, że dla wszystkich, a na pewno najbezpieczniejsze dla namiętnic, to są ćwiczenia hipopresyjne. Natomiast w Polsce mało kto umie robić dobrze hipopresję. Ty teraz jesteś na Kostaryce, a w Hiszpanii po prostu to wymiata na przykład właśnie ten hipopresja i wszyscy właściwie umieją robić hipopresję, natomiast w Polsce jeszcze ciągle nie. Co to jest? Nie wiesz. Nie. Oj, dobra, to jest takie po prostu, na początek to trzeba umieć dobrze oddychać, natomiast ten ruch wygląda tak, że po prostu robimy kilka oddechów w określonej pozycji. Musimy po prostu mieć tak konkretnie przybraną pozycję ciała z odpowiednio napiętymi mięśniami. Kilka oddechów robimy bezdech, czyli zatrzymujemy powietrze i na tym bezdechu zasysamy mięśnie brzucha tak pod żebra, aż ten mięśnie po prostu robimy tak, jak wyglądamy jak kościotrup i wtedy bardzo mocno po prostu aktywuje się mięsień poprzeczny brzucha. W jamie brzucha i w klatce piersiowej robi się podciśnienie właśnie, całe to dno miednicy idzie ku górze, tak samo się zasysa. Potem, kiedy puszczamy to do klatki piersiowej, do jamy brzucha, wpada bardzo dużo krwi i limfy, te wszystkie więzadła, które są w środku, są odżywione, a dno miednicy nie jest przeciążone, a mięsień poprzeczny brzucha ćwiczył, bo długo utrzymywał to napięcie, bo właśnie, mało też osób wie, że mięśnie brzucha, one się składają z włókien szybkokurczliwych i wolnokurczliwych i mięśnie brzucha mają tych wolnokurczliwych włókien więcej, czyli one wolą takie ćwiczenia, w których dłużej wytrzymujemy. Czyli na przykład hipopresja, deska, a brzuszki nie. No. Okej. Ale to dobrze. To akurat wiedziałam, że brzuszki nie są spoko, ale ja właśnie bardzo dużo akurat praktykuję jogi i sporo tam jest też właśnie planków, więc wydaje mi się, że dobry wybór. Ale kiedyś bardzo dużo ciężarów podnosiłam i teraz tak cieszę się, że już trochę odeszłam od tego, bo to były spore ciężary w stylu, nie wiem, 80 kg na przysiad, więc to były takie już większe. Więc myślę, że joga bezpieczniej. Okej, okay. Znaczy no wiesz co, ja też. I jakby ja nie mam z tym, wiem, że można z tym coś zrobić, bo na przykład ja z takiego treningu wracałam, no cała szczęśliwa i w skowronkach, że udało mi się pobić własny rekord. Natomiast potem wiedziałam, że co se muszę zrobić, że muszę se właśnie te dno miednicy doprowadzić do ładu, że nauczyć się, że muszę sobie porelaksować, że muszę odciążyć, że potem następnego dnia muszę zrobić to i tamto, żeby właśnie go nie uszkodzić. I jakby to nie jest jakaś tajemna wiedza, ja tą wiedzę sprzedaję pacjentkom na konsultacjach. Natomiast właśnie mówię, no jeżeli ktoś po prostu czuje, że coś jest nie tak, o może tak, albo po prostu jeżeli czegoś się robi dużo, no bo chyba najwięcej takich pacjentek, które mają dużo uszkodzeń takich dna miednicy, to są pacjentki, które długo, często ćwiczyły crossfit. Okej, okay. Dlaczego crossfit właśnie szkodzi? No właśnie, bo to jest tak szybki ruch, zazwyczaj ciężki. W ogóle wszystko tam jest cały czas napięte i jest duży właśnie, duży wysiłek. Taki, że trzeba i skakać, i podskakiwać, i dźwignąć, i coś tam. I to już takie jest, i ta presja, i to wszystko. I najczęściej właśnie one mają takie uszkodzenia. Nie wiem, czy są w ogóle takie badania, ale ja tak właśnie z doświadczenia w moim gabinecie, to tak sobie myślę, że tak. A z kolei właśnie druga grupa dziewczyn, które po prostu jak przychodzą, to tak właściwie to jest taka kontrola, bo często przychodzą takie dziewczyny, żeby właśnie się sprawdzić. I osoby, które ćwiczą jogę, są najlepszego zdrowia. O, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A ja teraz właśnie jeszcze jedno pytanie, bo nie wiem, czy to jest mit, ale usłyszałam to kiedyś od jakiejś blogerki w internecie, że podczas miesiączki nie powinnyśmy robić pozycji odwróconych,
Czy to jest prawda, czy to jest mit? Mm-hmm. No i tutaj jest, jakby to jest podzielone, bo faktycznie są już opinie ginekologów, są badania, ale też jakby ciągle podzielone, że część ludzi mówi, że tak, część ludzi mówi, że nie. Jeżeli chodzi o wykonywanie pozycji odwróconych podczas miesiączki, dlatego że jest taka teoria, która mówi, że endometrioza może się rozwinąć z takiego wstecznego krwawienia, czyli właśnie z cofnięcia się do jamy otrzewnej, do jamy brzucha krwi miesięcznej z macicy. I taka teoria funkcjonuje, jest jedną z takich poważniejszych teorii, jeżeli chodzi o przyczyny rozwoju endometriozy. Nikt nie wie, jaka jest etiologia rozwoju endometriozy, a zachorowań jest coraz więcej. Co dziesiąta kobieta ma endometriozę, więc po prostu trzeba unikać tych pozycji, a nóż, widelec, za jakiś czas faktycznie ktoś potwierdzi, że to jest prawda. Na chwilę obecną nie wiemy, ale jest to całkiem poważny, brany pod uwagę argument wśród ginekologów. Więc ja nie robię, ja nie zalecam. Ja u siebie zauważyłam z kolei, że po prostu kiedy ja robię podczas miesiączki pozycje odwrócone, mi się po prostu nie krwawię przez dzień, zatrzymuje mi się miesiączka, a potem krwawię dalej. Ja mówię, nie, to nie jest okej, prawda? To nie jest normalne, żeby mieć przerwę w krwawieniu podczas miesiączki. Mi to nie służy. Natomiast są dziewczyny, które mówią mi, a mi to wszystko jedno, ja w ogóle po prostu mogę to i tamto. Ja mówię, jak ty się czujesz z tym okej, to przecież to jest twój wybór. Jeżeli nic się nie zmienia, jeżeli nic cię bardziej nie boli, nic się nie zatrzymuje, nic nie... Bo sobie, to jest twoja decyzja. Jeżeli chodzi o te pozycje odwrócone, to ja w takim razie też będę bardziej uważna, bo jakby ja nie mam bolesnych miesiączek i też nie przykładam do tego takiej wielkiej uwagi, że o, mam okres, to nie będę ćwiczyć. Ja zawsze nadal robię jogę, uprawiam sport, kiedy mam miesiączkę, ale wtedy nie uważam na to, czy robię jakieś stania na rękach, czy nie, ale ostatnio o tym właśnie więcej myślałam, czy właśnie robienie stania na rękach albo jakichś takich innych rzeczy, czy pies z głową w dole to też jest pozycja odwrócona? Pies z głową w dole jest. Natomiast mój tip jest taki, że ja w miesiączkę robię bardzo dużo pozycji takich z yin jogi, czyli po prostu tak rozluźnienie, po prostu takie spokojne i zazwyczaj sobie wałeczkiem, gdzieś tam jakieś takie delikatne skłony w siadzie, czyli na przykład właśnie leżenie bokiem, przytulonym do wałka, albo taka pozycja dziecka, kiedy ma się wałek między kolanami. To robię właśnie yin jogę, albo dużo pozycji stojących, kiedy mam więcej energii. Po prostu wtedy mam takie wzmacnianie na stojąco z jogi. Po prostu sobie unikam w ten sposób tych pozycji odwróconych, bo przecież nie musimy codziennie robić tego samego. I te kilka dni w miesiącu mogę sobie mieć dostosowaną, a która... Zresztą generalnie, ja to jestem takim, wiecie, no frikiem na miednicy. Ja generalnie mam cały plan treningowy rozłożony pod cykl miesiączkowy. Więc... Okej, ale to jest właśnie tak, że czy to też dopasowujemy w momencie, bo właśnie tu się też zastanawiam, bo co w momencie, kiedy my przyjmujemy antykoncepcję? Bo wtedy... Czy ten cykl nadal przebiega tak, jak on by przebiegał naturalnie? Widzisz, ja po prostu wstyd mi, że przyznaję się do tego w podcaście, ale sama mało wiem o cyklu, o moim cyklu. I wiem, że właśnie w niektórych dniach cyklu jesteśmy takie bardziej pełne energii, w innych dniach cyklu trochę mniej pełne energii. I czy w momencie, gdy my przyjmujemy antykoncepcję hormonalną, to nadal to działa? Czy to jest tak, że my jesteśmy tak na równi cały czas? Niech ja zrozumiem dobrze twoje pytanie. Czy w sensie tak, czy ty pytasz, jeżeli przyjmujesz antykoncepcję, dwuskładnikową tabletkę, bo antykoncepcji jest wiele, tak? Nie, to ja właśnie, ja używam ringu, czyli który też jest antykoncepcją jakby hormonalną i znowu też mnie to zastanowiło, czy w takim razie, jeżeli ja wkładam coś do pochwy, co jest ringiem, to jest w sumie lekkie, czy to jakoś wpływa na pracę na miednicy? Nie. Okej. Okay. Ring nie wpływa. On jest tak leciusieńki i ściniusieńki, że absolutnie nie. Natomiast bo mamy dużo różnych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli masz zachowaną tą miesiączkę i tak dalej, no to po prostu ćwicz to, co masz ochotę, no nie? Bo tak naprawdę ja raczej mówię o takim cyklu, kiedy ktoś nie reguluje tego hormonami, tak? I faktycznie ma te skoki cały czas, że po prostu te naturalne zmiany hormonów i tak dalej. No bo jeżeli masz ring, czy przyjmujesz jakąś tabletkę i przez cały miesiąc taką samą, no to ty nie masz takich skoków. Tak, tak. To właśnie to miałam na myśli, że właśnie, że jeżeli my przyjmujemy antykoncepcję, to zazwyczaj tak
jest mniej humorzaście, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. No więc, no dobrze, no ale na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, no ma wkładkę wewnątrzmaciczną i to jeszcze miedzianą, która w ogóle żadnych hormonów nie wydziela, tak? No to mamy jakąś tam antykoncepcję, natomiast normalny cykl miesiączkowy, czyli mamy te wszystkie skoki hormonów i tak dalej i wtedy właśnie jakby no to na przykład odczuwa się, odczuwasz albo powinno się odczuwać, kiedy ma się owulacji, właśnie w momencie owulacji mamy więcej energii, a tuż przed miesiączką mamy mniej energii, zaraz po miesiączce mamy tak do owulacji na przykład taką lepszą wydolność na przykład do ćwiczeń takich z podskokami, do jakichś takich interwałów, a po owulacji do miesiączki już raczej nie, więc jakby ja na to zwracam uwagę, ale nie każdy musi, ale generalnie właśnie Justyna każdemu zalecam, żeby każdy wiedział, w którym momencie cyklu jest i generalnie trochę tam się dowiedzieć na ten temat, bo dużo czasami to rozwiązuje, bo czasami jest taka sytuacja, że ktoś gubi mocz, ale tylko parę razy w miesiącu. Jak każe je zapisywać, to się okazuje, że gubi się tylko przed miesiączką. I to jest kwestia hormonów. Ja jako fizjo oczywiście będę pracować z mięśniami, ale ona już u ginekologa resztę zrobi, nie? Więc trzeba znaleźć przyczynę. I to jest taka podstawa, że po prostu my, dopóki nie jesteśmy specjalistami, to nie wszystko, jakby nie dostaniemy sobie odpowiedzi na każde nasze pytanie, które się pojawia, no nie? I w internecie można przeczytać wiele. I to też ze swojej działki wiesz, że jako wiesz, dietetyk, że po prostu wszystko w internecie możesz przeczytać, ale nie wszystko jest prawdą, albo nie wszystko jest dla każdego. Tak, właśnie dlatego ciebie zapraszam, żeby pogadać o tym i się dowiedzieć, żeby wiesz, nie czytać na własną rękę. Wiem, że ty tworzysz wideobooki i co można się dowiedzieć z twoich wideobooków? Wiem, że teraz coś też nagrywasz. Tak, ja teraz robię coś. Na dzisiaj jeszcze nie powiem wam co. Tak, ale to będzie coś, czego nie ma w Polsce. Czegoś w tym stylu nie ma w Polsce. O tak, coś takiego sobie wymyśliłam. Zobaczymy. Natomiast to jest taki projekt, który właśnie ma wspierać kobiety w tym, żeby tak jak wszystkie te moje wideobooki, ja po prostu chcę edukować, chcę dawać kobietom wiedzę i chcę dawać rozwiązanie. To są tak jakby dwa moje cele, żeby powiedzieć, że jak masz siebie zadbać, co może ją niepokoić, od razu dać jej rozwiązanie po prostu do rąk. I żeby po prostu stworzyć takie miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. I też oczywiście najlepiej jest pójść do fizjoterapeuty. Zawsze najlepsza jest konsultacja 1:1. Ale mamy czasy, jakie mamy. Ciężko się czasami gdzieś dostać. Czasami tych naszych właśnie tych specjalistów uroginekologów jest mało. Więc gdyby ktoś miał problem, no to właśnie, żeby miał po prostu możliwość znaleźć taki w miarę bezpieczny dla siebie ruch, nawet bez konsultacji coś, co mu nie zaszkodzi w miarę mu nie zaszkodzi, no bo wiadomo, że ja nie biorę gwarancji za to. Natomiast właśnie tak wyglądają te też moje wideobooki, że po prostu to jest takie połączenie wykładu z treningiem, że na początku one są podzielone tematycznie i na przykład przez 30-40 minut taki robię mini wykład i opowiadam, co to jest problem z relaksacją mięśni dna miednicy, dlaczego, co to znaczy nadreaktywne dno miednicy. Tłumaczę, pokazuję, wyjaśniam, podpowiadam jakieś sposoby, a potem na koniec proponuję 40-minutowy trening, gdzie po prostu osoby go włączają i ćwiczą razem ze mną. I ten właśnie ten program wideobook Relax dna miednicy cieszy się bardzo dużą popularnością i naprawdę dziewczyny tam piszą w opiniach, to na stronie internetowej panifizjotrener.pl można przeczytać właśnie te opinie. One nie są moderowane w żaden sposób, one naprawdę są takie cudowne, ktoś mi tak napisał, że po prostu i pomagają i w lepszym seksie i w bolesności podczas miesiączek i tak dalej. Ale też na przykład to właśnie ten wideobook wzmocnienie do miednicy, czy co tam jeszcze dziewczyny tak bardzo chwalą się, na bezbolesne miesiączki. No dużo jest, z tych wideobooków złożyłam kilkanaście. A teraz stwierdziłam, że pójdę trochę dalej i że zrobię coś jeszcze. I też właśnie teraz nagrywam te treningi. Tak, no właśnie teraz jakby mówiłaś o treningach, że ty mówisz, trenujesz miesiączkę. Teraz też miałam miesiączkę i przez 2 dni nagrywałam po kilkanaście treningów. Więc no, w miesiączkę można robić wszystko, jeżeli się czuje, że się ma siłę. Mhm. Kurczę, ale ekstra. Bardzo się cieszę, że są takie osoby jak ty, które uświadamiają i no tak jak mówię, mam nadzieję, że wiele dziewczyn skorzystało właśnie z tego wszystkiego, co powiedziałaś i ma trochę większą świadomość na ten temat, bo widzę, że właśnie to, że masz
wiesz, 100 tysięcy obserwujących na Instagramie pokazuje, że tej wiedzy brakuje. I my się nie mamy skąd tego dowiedzieć. I wiesz, nie ma co też obwiniać właśnie rodziców, no bo oni też nie wiedzieli. Moja mama na pewno nie wiedziała. Ona do tej pory nie wie, że jest coś takiego. No i fajnie, że zwiększasz tą świadomość. I gadasz na takie tematy, które no nie są sexy, nie? Chociaż według mnie wydolne dno miednicy jest sexy. Właśnie o tym pomyślałam, że właśnie jednak jeżeli jest wydolne, to jest sexy. Jeżeli jest niewydolne, to temat nie jest do końca sexy. Dobra, powiedz mi na koniec, można ciebie znaleźć, gdzie można znaleźć twoje wideobooki i kiedy premiera nowego projektu? Więc tak, mnie znajdziecie zawsze pod nazwą Pani Fizjotrener na Instagramie, Pani Fizjotrener, na mojej stronie internetowej, gdzie piszę bloga i również mam właśnie sklep, w którym można kupić wideobooki, czyli te takie wykłady z treningiem do skorzystania online na stronie panifizjotrener.pl. No i troszeczkę tam na Facebooku, ale raczej te takie dwa media, właśnie Instagram i mój blog, to są takie dwa moje ulubione miejsca, na których po prostu cały czas się udzielam. Na Insta Stories uwielbiam. Generalnie ja bardzo lubię Instagram. Ja tak samo. A ten mój projekt myślę, że tak w sierpień 2021. Tak. Okej. Okay. Super, super. No to ekstra. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Gosia. Ja naprawdę bardzo dużo się od ciebie dowiedziałam i lubię właśnie zapraszać gości i gadać na tematy, na które nie mam zielonego pojęcia, bo wiesz, zazwyczaj zapraszam gości, których znam, których obserwuję i gadamy o tematach, które ja chcę przybliżyć słuchaczom podcastu, a tutaj no ja się przyznaję szczerze, że no moja wiedza, no teraz po tej rozmowie już wiem trochę więcej, jestem trochę bardziej świadoma i będę na to jeszcze bardziej zwracać uwagę. Dziękuję ci bardzo. Super, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. No, dzięki, cześć.